I przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy: Niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. In dem Abschnitt vorher lesen wir, dass Gott zu Mose gesagt hat. W tym urywku wcześniej czytamy o tym, jak Bóg przemówił do Mojżesza, dass er auf das Gebirge Abirim steigen sollte. Że ma wejść na góry Abirim. Abirim, um dort die Schau zu haben über das ganze verheißene Land. Aby tam móc spojrzeć na cały obiecany kraj. Dann wollte Gott ihn zu sich nehmen. A następnie Bóg chciał Mojżesza zabrać do siebie. Und insofern verstehen wir die Bitte, die Mose hier Gott gegenüber äußert. I dlatego możemy zrozumieć tą prośbę, którą Bóg którą Mojżesz skierował do Boga. Er hatte das Volk die 40 Jahre durch die Wüste geführt. On prowadził ten naród przez 40 lat po pustyni. Und nun waren sie am Ende der Reise angekommen. Oni teraz doszli już do końca podróży. Er sollte sie aber nicht in das Land führen. Ale Mojżesz nie miał ich wprowadzić do tego kraju. Er hatte sich mit dieser Entscheidung Gottes hier abgefunden. On tutaj już zgodził się z tą decyzją Bożą. Und seine ganze Sorge gilt dem Volk. I teraz wszystkie jego myśli i zatroskanie były skierowane dla dobra tego ludu. Seine Erfahrung in der Wüste mit dem Volk hatte ihm gezeigt. A doświadczenia, jakie poczynił na pustyni z tym narodem, dass dieses Volk einen Mann brauchte, der vor dem Volke herging. Pozwoliły mu rozpoznać, że ten naród potrzebuje męża, który by szedł przed nimi. So wie ein Hirte vor den Schafen hergeht. Tak jak pasterz idzie przed trzodą owiec. Und wenn ein solcher Mann nicht da wäre, i gdy nie będzie takiego męża, dann würde das Volk sein wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wtedy ten naród będzie jako owce, które nie mają pasterza. Ich glaube, den Geschwistern ist bekannt, dass wir in der Bibel oft mit Schafen verglichen werden. Ja myślę, że wszystkim wierzącym jest to znane, że my w Biblii bardzo często jesteśmy porównywani do owiec. Das ist die erste Stelle, die im übertragenen Sinne von Schafen spricht, also in dem Sinne, dass Menschen gemeint sind. A to jest w ogóle pierwsze miejsce w Biblii, które o owcach mówi w przenośni, jako o ludziach mówi w przenośni jako o owcach. Dass wir mit Schafen verglichen werden, ist nicht sehr schmeichelhaft für uns. To, że jesteśmy porównywani do owiec, to niezbyt jest to pochlebne dla nas. Wenn wir darüber nachdenken, was Schafe für Tiere sind, bo gdy się zastanowimy nad tym, jakimi zwierzętami są owce, ich bin kein Schafhirte und die Information, die ich habe, habe ich aus der Bibel. Ja nie jestem pasterzem owiec i te informacje to czerpię tylko z Biblii. Schafe sind Tiere, die schreckhaft sind. I owce to są zwierzęta, które są bojaźliwe. Und bei einem kleinen Erschrecken schon auseinanderstieben, auseinanderlaufen. I już przy jakimś najmniejszym czynniku, który wprowadza ich w przerażenie, rozbiegają się. Und wenn dann kein Hirte da ist, der sie zusammenhält, i gdyby nie było pasterza, który by razem je zatrzymywał w gromadzie, dann werden sie zerstreut. Wtedy byłyby rozproszone. Die einen laufen in die Richtung und die anderen in die. Jedne by pobiegły w tym, drugie w innym kierunku.
Und wir werden noch weitere Stellen in der Bibel sehen, was dann mit solchen Schafen passiert. I będziemy mogli jeszcze na podstawie innych miejsc z Biblii zauważyć, co wtedy dzieje się z takimi owcami. Und wenn sie dann zerstreut sind, die Schafe, a gdy owce już się rozproszą, dann gibt es noch eine Eigenschaft der Schafe, außer dass sie schreckhaft sind. To jeszcze jest jedna cecha tych owiec, oprócz tego, że są bojaźliwe. Sie haben keine Orientierung. Owce nie mają zmysłu orientacji. Sie finden von alleine nicht nach Hause. One samodzielnie nie znajdą drogi z powrotem do domu. Das sehen wir im Neuen Testament ganz deutlich. To w Nowym Testamencie bardzo wyraźnie oglądamy. Wo wir von dem verlorenen Schaf lesen. Tam, gdzie czytamy o tej zgubionej owieczce, das muss der Hirte suchen, którą pasterz musiał poszukiwać. Das Schaf findet nicht alleine nach Hause. I ta owca samodzielnie nie wróciła do domu. Das ist keine Brieftaube. To nie jest zwierzę tak jak gołąb pocztowy. Die kann man hunderte von Kilometern mit dem Lastwagen irgendwo hinfahren. Bo takiego gołębia można wywieźć ciężarówką setki kilometrów od domu. Wo sie noch nie gewesen ist. I w taki rejon, gdzie jeszcze w ogóle nigdy nie przebywał. Und die fliegt zu nach Hause. I on poleci z powrotem do domu. Ein Orientierungssinn, den ihr Gott gegeben hat. Jest to zmysł orientacji, który Bóg mu darował. Aber die Schafe besitzen das nicht. Ale owce czegoś takiego nie posiadają. Sie verirren sich immer mehr. I coraz to bardziej pogłębiają swój stan zgubienia. Die nächste Stelle wollen wir einmal lesen in 1. Könige. Następne miejsce przeczytajmy z pierwszej księgi królewskiej. 17, meine ich. Oder ist es 2. König? Jetzt bin ich nicht ganz sicher. Muss ich sehen. Ja, es ist wohl 1. Könige 17. 17. rozdział pierwszej księgi królewskiej. Nein, es ist nicht. Es ist nicht diese Stelle. Entschuldigt, ich finde sie jetzt nicht. Da steht, das ist in dem Zusammenhang, wo der König Josaphat zu Ahab geht, um gemeinsam mit ihm in den Krieg zu ziehen. Przepraszam, nie znajduję akurat tego miejsca, ale chodzi tu w tym miejscu o to, że król Ahab przychodzi do króla Jozafata, aby zaprosić go razem, żeby wyciągnęli na wojnę. Und da kommt der Prophet Micha. I wtedy przychodzi prorok Michasz und prophezeit, wie diese Schlacht ausgehen wird. Pierwszy. 22 kapitel. Dankeschön. I przychodzi ja. Wtedy prorok Michasz i proroczo pokazuje, jak ta wojna się zakończy. Und da sagt in Vers 17 von Kapitel 22. I w pierwszej królewskiej, w 22 rozdziale, w 17 wierszu, mówi on: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wtedy rzekł: Widziałem całego Izraela rozproszonego po górach, jak owce, które nie mają pasterza. Mose hatte gesagt: Gott möge einen Mann bestimmen für das Volk Israel. Mojżesz prosił Pana, aby to on ustanowił męża dla całego ludu izraelskiego. Damit sie nicht wie Schafe ohne Hirten sind. Aby nie byli jak owce, które nie mają pasterza. Und hier sehen wir, was passiert, wenn Schafe ohne Hirten sind. A tu właśnie już oglądamy, co się dzieje, gdy owce nie mają pasterza. Die Herde wird zerstreut.
Cała trzoda rozprasza się. Wir sehen das auch im Propheten Zacharia. Oglądamy to również i w księdze proroka Zachariasza, wo es prophetisch auf den Herrn Jesus heißt, gdy tam w proroczy sposób było wskazane już na Pana Jezusa, schlage den Hirten, i słowo skierowane, uderz pasterza, und die Herde wird sich zerstreuen, a owce trzody się rozproszą. Und das wurde in einer gewissen Weise erfüllt, i to w pewnym sensie też wypełniło się, als der Herr Jesus gefangen genommen wurde, bo gdy Pan Jezus został pojmany, da flohen die Jünger alle. To wszyscy uczniowie uciekli. Es bedeutet natürlich vor allem, dass weil sie ihren Messias verworfen haben, das Volk Israel dann über die ganze Erde zerstreut wurde. I naturalnie też i to pociągnęło za sobą to, że cały naród, odrzuciwszy Mesjasza, został rozproszony na powierzchni całej ziemi. Wir wollen eine weitere Stelle lesen aus dem Propheten Hezekiel. I jeszcze następne miejsce przeczytajmy z księgi proroka Ezechiela. Kapitel 34. 34 rozdział. Vers 5. Piąty wiersz. Księga proroka Ezechiela, 34 rozdział, 5 wiersz. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się. Wieder haben wir dieses Ergebnis, wenn kein Hirte da ist. Znowu tutaj oglądamy skutek tego, że nie ma pasterza. Die Herde wird zerstreut. I trzoda się rozprasza. Aber hier wird noch etwas weiteres hinzugefügt. Ale tu jeszcze coś innego jest dodane. Und die versprengten Tiere werden dann die Beute von wilden Tieren, die sie fressen. I te zwierzęta, które się rozproszyły, stały się łatwym łupem dla zwierząt drapieżnych. In der Christenheit, wie viele christliche Bekenner sind zerstreut in vielen, vielen Gruppierungen? W całym chrześcijaństwie, jakże wielu jest takich wyznawców chrześcijaństwa, którzy rozproszeni są w dziesiątki różnych malusieńkich grupek. Und fallen Irrlehrern anheim. I padają łupem działania różnych zwodzicieli, die Seelen verderben. Takich, którzy błędną nauką niszczą duszę. Wir wollen eine letzte Stelle lesen aus Matthäus 9. I ostatnie miejsce jeszcze przeczytajmy z Ewangelii Mateusza z 9 rozdziału. Vers 36. 36 wiersz. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 wiersz. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Der Herr Jesus sah die Menschen im Volke Israel. Pan Jezus widział tych ludzi w ludzie izraelskim. Und er beschreibt ihren Zustand. I on tutaj opisuje ich stan, dass sie wie Schafe ohne Hirten sind. Że są jak owce, które nie mają pasterza. Und dass sie erschöpft und ermattet waren. I że byli tutaj utrudzeni i zmęczeni. Ein Schaf ohne Hirte, owca bez pasterza, hat Mangel. Ma wszelkiego rodzaju braki. Der führt dann dazu, dass das Schaf abmagert. A to doprowadza do tego, że owca jest wycieńczona und ganz entkräftet wird. I bez sił. Geschwister, wie glücklich können wir sein, dass wir einen guten Hirten haben. Tak, bracia i siostry, jakże możemy być szczęśliwi,
że mamy pasterza. Ohne diesen Hirten. Bez tego pasterza wären wir zerstreut. Bylibyśmy rozproszeni. Würden bösen Lehrern anheimfallen. I padlibyśmy łupem złych nauk. Und würden Mangel leiden. I cierpielibyśmy niedostatki. Jetzt hatten wir gesehen, dass Schafe Tiere sind, die unbedingt einen Hirten brauchen. Tak, żeśmy teraz widzieli, że owce to zwierzęta, które koniecznie potrzebują pasterza. Die also ohne ihn kaum überleben können. Które bez pasterza prawie że nie potrafią same przeżyć. Der Schaf, nochmal ein schreckhaftes Tier. Jeszcze raz powtarzamy, że owca jest bojaźliwym zwierzęciem. Ein orientierungsloses Tier. Zwierzęciem pozbawionym umiejętności orientacji w terenie. Und ein wehrloses Tier. I zwierzęciem bezbronnym. Was will ein Schaf gegen einen Löwen oder Bären ausrichten? Cóż może począć owca, gdy atakuje jakiś lew lub inne zwierzę? Es ist schwach und wehrlos. Jest słabe i bezbronne. Aber es gibt eine Eigenschaft der Schafe. Ale jest jedna cecha charakteryzująca owce, die wird in der Bibel positiv gesehen. Która w Biblii jest pozytywnie oglądana. Aber diese Eigenschaft wird nicht gesehen in Bezug auf uns. Ale ta cecha nie jest oglądana w związku z nami. Ein Schaf, wenn man ihm Gewalt antut in irgendeiner Hinsicht. Owca, gdy w jakikolwiek sposób jest poddana przemocy, ist vollkommen still. Staje się całkowicie cicha. Wenn es geschoren wird, gdy ją strzygą, ist es ganz still. Jest całkowicie cicho. Und selbst wenn es geschlachtet wird, nawet wtedy, gdy ją zażynają, gibt es keinen Laut von sich. To ona nie wydaje żadnego głosu za siebie. Schlachtet mal ein Schwein. A spróbujcie zabić świnie. Was das für Geräusche von sich gibt. Jakie głośne dźwięki wydaje. Nicht so ein Schaf. Ale tak nie postępuje owca. Und diese Eigenschaft des Schafes. I ta cecha charakteryzująca owce, dass es ganz still ist, że całkowicie są ciche, wird auf den Herrn Jesus angewandt. To ta cecha jest zastosowana też w przyrównaniu do Pana Jezusa. In Jesaja 53. Mianowicie w Księdze Izajasza w 53 rozdziale. Da wird das Schaf einmal in Bezug auf uns angewandt. Tam ta owca w jednym przypadku jest porównana do nas. Genauer gesagt auf das Volk Israel. A dokładniej mówiąc do narodu izraelskiego. Wo es heißt, wir alle gingen in der Irre wie Schafe. Tam w tym miejscu, gdzie jest napisane, my wszyscy żeśmy zbłądzili jak owce. Das ist wieder diese Orientierungslosigkeit. Tu znowu oglądamy ten brak zmysłu orientacji. Wir wandten uns ein jeder auf seinen Weg. A każdy z nas obrócił się na swoją własną drogę. Das ist noch eine weitere Eigenschaft von Schafen, eine negative. To jest następna cecha negatywna owiec. Die können ziemlich einen Dickkopf haben. Bitte? Die können einen dicken Kopf haben, also stur sein. Owce również wykazują się taką upartością. Aber dann danach finden wir diese Eigenschaft des Schafes. Ale zaraz po tym wymieniona jest ta następna cecha owiec, die positiv ist. Która jest pozytywna. Er war wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird. A on był jak owca na rzeź prowadzona. Und wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. I jako baranek przed tymi, którzy go strzygą. Er tat seinen Mund nicht auf. On nie otworzył ust swoich. Wir hatten vorhin eine Stelle aus Ezekiel 34 gelesen. Poprzednio żeśmy czytali miejsce z Ezechiela 34 rozdziału. Wo diese zerstreuten Schafe den Raubtieren anheimfielen. Tam czytaliśmy, że te rozproszone owce padają łupem drapieżnych zwierząt. Sie waren
zerstreut worden, weil die menschlichen Hirten keine guten Hirten waren. A oni rozproszyli się dlatego, że wszyscy ludzcy pasterze nie byli dobrymi pasterzami. Sie hatten nur Nutzen aus der Herde ziehen wollen für sich. Oni tylko chcieli ciągnąć zyski z całej trzody dla siebie, aber sich um die Herde nicht wirklich gekümmert. Ale w rzeczywistości się nie troszczyli o dobro trzody. Und dann sagt Gott, i wtedy Bóg mówi: Siehe, ich bin da. Oto ja jestem. Das ist ein wunderbares Wort. To jest cudowne słowo. Ich denke vielleicht an Kinder, die zu Hause sind. Als Beispiel. Ja myślę, że można by przytoczyć przykład dzieci, które są w domu. Jetzt stellen wir uns vor, es sind kleine Kinder. I wyobraźmy sobie, że to są małe dzieci. Die Mutter ist, der Vater ist auf der Arbeit. Ojca nie ma, bo jest w pracy. Die Mutter ist vielleicht eine Besorgung machen, etwas einkaufen. Mamusia wyszła, aby dokonać zakupów. Und die kleinen Kinder sind für einen Moment allein zu Hause. I te małe dzieci przez jakąś chwilę muszą być same w domu. Plötzlich ein Gewitter. Nagle powstaje burza. Ganz nah. Bardzo blisko tego domu. Furchtbarer Donner. Grzmi okropnie. Die Blitze schlagen ein. Błyskawice błyskają, uderzają. Wir können uns vorstellen, welche Angst die Kinder haben. I możemy sobie teraz wyobrazić, w jakim strachu znalazły się dzieci. Plötzlich geht die Tür wieder auf. Nagle drzwi się otwierają. Und die Mama sagt, a mamusia mówi: Ich bin da. Już jestem. Wir können uns vorstellen, was das für die Kinder bedeutet. I teraz możemy sobie wyobrazić, co to oznacza dla tych dzieci. Das Gewitter ist immer noch da. Przecież burza dalej jeszcze jest. Aber die Mutter ist da. Ale mama jest. Und welch eine Ruhe tritt in die Herzen der Kinder ein. I jaki spokój spływa w serca tych dzieci. Jetzt fühlen sie sich sicher. Teraz czują się bezpieczne. Und genau das ist, wenn Gott sagt, siehe, ich bin da. I dokładnie tak samo też się dzieje, gdy Bóg mówi: oto ja jestem. Wollen wir das auch für uns in Anspruch nehmen? Czy nie chcielibyśmy też i z tego sami skorzystać? Das sagt der Herr Jesus auch zu uns. To Pan Jezus też mówi do nas: siehe, ich bin da. Oto ja jestem. Ich bin bei euch alle Tage. Ja jestem z wami wszystkie dni. Das hat er gesagt. On to powiedział. Der gute Hirte. Ten dobry pasterz. Wir wollen die ersten Verse aus Psalm 23 lesen. I przeczytajmy teraz pierwsze wiersze z Psalmu 23. Nur die ersten zwei Verse. Pierwsze dwa wiersze. Psalm 23, pierwszy i drugi wiersz. O, die ersten drei. Die ersten drei Verse. Pierwsze trzy wiersze. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch lesen dürfen. Niedawno temu czytałem pewną książkę, wo ein Bruder über diesen Psalm geschrieben hat. W której jeden z braci pisał na temat tego psalmu. Und dieser Bruder war selbst jahrelang Schafhirte gewesen. I ten brat też osobiście długie lata był pasterzem owiec. Er war später Professor für Landwirtschaft. On później wykształcił się na profesora w zakresie rolnictwa. Ein sehr gebildeter Mann also auch. A więc był to również i wysoko wykształcony człowiek, der sich gut ausdrücken kann, der gut schreiben konnte. Człowiek, który potrafił się dobrze wyrażać i dobrze pisać. Aber der eben auch jahrelange Erfahrungen als Hirte hatte. Ale również i człowiek, który przez długie lata poczynił doświadczenia z owcami. Und er hatte gesagt, er hätte einmal eine Schafherde gehabt. I on tam pisał, że kiedyś miałem taką trzodę owiec. Und er hat sich große Mühe gegeben, dass es den Tieren gut ging.
I bardzo się starałem o to, aby dobrze się tym zwierzętom powodziło. Und an sein Weideland grenzte das Weideland eines anderen Herdenbesitzers. I do tego okręgu, na którym on pasł swoje owce, przylegał inny teren, na którym inny pasterz pasł swoje owce. Der sich gar nicht um seine Tiere kümmerte. Ale tamten się w ogóle nie troszczył o swoje zwierzęta. Der die Weiden nicht rechtzeitig wechselte. Który nie zmieniał w odpowiednim czasie miejsce tej pastwiska, so dass das Weideland völlig zertreten war von den Schafen. Tak, że te pastwisko całkowicie już było zdeptane przez owce, mit Kot bedeckt, pokryte odchodami, und kaum noch Gräser dort waren. I prawie że nie było już żadnej trawy. Die Tiere, die dort auf der Weide standen, zwierzęta, które stały na takim pastwisku, waren abgemagert, były wychudzone, und von Krankheiten gezeichnet. I naznaczone przez różne choroby. Auf der anderen Seite des Zaunes, po drugiej stronie tego płotu, standen seine Tiere. Pasły się jego zwierzęta. Gesund, zdrowe, wohlgenährt, dobrze odżywione, auf frischem Gras. I na świeżej trawie. Und er sagte, da musste ich daran denken. I wtedy powiedział, musiałem sobie bezwiednie pomyśleć, wenn jetzt Schafe sprechen könnten, że gdyby owce potrafiły mówić, dann hätten meine Schafe zu den Schafen auf der anderen Seite gesagt, to wtedy moje owce by do tych owiec po drugiej stronie powiedziały, wir haben einen guten Hirten. My mamy dobrego pasterza. Kannst du das auch sagen? Czy ty też mógłbyś tak powiedzieć? Ich habe einen guten Hirten. Mam dobrego pasterza. Der Herr ist mein Hirte. Pan jest moim pasterzem. Wir wissen, David, der diesen Psalm geschrieben hat, my wiemy, że Dawid, który ten psalm napisał, war selbst Hirte gewesen. On też osobiście był pasterzem. Ein Mann mit viel Erfahrung auf dem Gebiet. To był mąż, który miał wiele doświadczeń w tym zakresie. Ein guter Hirte war er gewesen. Bo on był dobrym pasterzem. Der sein Leben eingesetzt hat für die Schafe. Bo on nawet odważył swoje życie dla dobra tych owiec. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam. Wtedy, gdy lew albo gdy niedźwiedź przychodził. Und er sagt in Bezug auf sein Verhältnis zu Gott, der Herr ist mein Hirte. I on też powiedział, w związku z tym stosunkiem pomiędzy nim i Bogiem, Pan jest pasterzem moim. Und aufgrund der Erfahrung, die er mit diesem Hirten gemacht hat. I na podstawie tego doświadczenia, które on z tym pasterzem poczynił, über viele Jahre hinweg, i to przez długie lata, sagt er jetzt in die Zukunft hinein, on teraz spoglądając w przyszłość powiedział, mir wird nichts mangeln. Niczego mi nie będzie brakowało. Er sagt nicht, mir hat nichts gemangelt. On nie mówi, mnie niczego nie brakowało. Er sagt nicht, mir mangelt nichts. On nie mówi, niczego mi nie brakuje. Er sagt, mir wird nichts mangeln. On mówi, nie będzie mi niczego brakowało. Dieses Vertrauen hatte David in Bezug auf seinen Gott. Takie zaufanie David, takim zaufaniem David obdarzał swojego Boga. Weil er so viel Erfahrung mit ihm gemacht hat. Dlatego, że on z nim poczynił tak wiele doświadczeń. Hast auch du und ich dieses Vertrauen. Czy ty i ja mamy takie zaufanie, dass wir in die Zukunft hinein sagen können. Że my, patrząc w przyszłość, będziemy mogli to powiedzieć, mir wird nichts mangeln. Nie będzie mi niczego brakowało. Er fährt dann fort. A on dalej ciągnie swoje słowo. Er lagert mich auf grünen Auen. Na niwach zielonych pasie mnie. Lagern tun die Schafe dann, wenn sie gefressen haben. W zasadzie tu w tym miejscu, w tym wierszu jest napisane, on kładzie mnie na niwach zielonych, a owce kładą się wtedy, gdy już odpowiednio się najadły. Dann, wenn sie satt sind. Wtedy, gdy są syte.
Dann legen sie sich hin. Wtedy one się kładą. Und dann wird wieder gekeult. I wtedy dopiero następuje ponowne przeżuwanie pokarmu. Und der Bruder, der dieses Buch schrieb, hat dann gesagt, er wisse von vier Dingen, die das Lagern verhindern von seinen Schafen. I ten brat, który tą książkę napisał, powiedział, że on zna cztery rzeczy, które mogłyby przeszkodzić w tym położeniu się owcy. Schafe lagern nicht, solange sie noch Hunger haben. Owce nigdy się nie położą wcześniej, dopóki nie zaspokoją swojego głodu. Das ist verständlich. To jest przecież zrozumiałe. Höchstens sie sind so schwach, dass sie gar nicht mehr weiter können und hinliegen, aber das ist kein Lagern. A za wyjątkiem takiego przypadku, że są jakieś osłabione i nie potrafią dalej stać. Ale to przecież nie jest w tym sensie tutaj napisane, że położyły się, bo były już najedzone. Lagern heißt satt sein. Położyć się to oznacza być już sytym. Und dazu müssen sie vorher gefressen haben. A w tym celu najpierw musiały się dobrze najeść. Also hungrige Tiere lagern nicht. A więc głodne zwierzęta nie położą się. Sie suchen überall nach Nahrung noch, weil sie Hunger haben. Będą dalej poszukiwały pożywienia. Das nächste ist. Następną rzeczą. Tiere lagern nicht, Schafe lagern nicht, wenn sie irgendwo Gefahr wittern. Owce nigdy się nie położą, jeżeli zwietrzą nadchodzące skądś niebezpieczeństwo. Dann können sie nicht lagern. Wtedy one nie potrafią się położyć. Dann sind die Ohren aufgestellt und unruhig. Wtedy widać, że ich uszy są postawione i niespokojne. Stellt euch mal eine Schafherde in Afrika vor. Wyobraźcie sobie taką trzodę owiec w Afryce, wo irgendwo in der Umgebung der Löwe herumstreicht. Gdy wokoło takiej trzody gdzieś tam w zaroślach skrada się lew. Und der Wind steht so, dass der Geruch des Löwen zu den Schafen dringt. I akurat wiatr wieje tak, że zapach lwa dochodzi do nozdrzy owiec. Da wird kein Schaf sich hinlegen. Wtedy żadna owca się nie położy. Da sind sie unruhig. Są niespokojne. Voller Angst. I pełne strachu. Geschwister, ist das nicht bei uns auch so? Bracia i siostry, czy tak też i to nie wygląda z nami? Du erfährst, dass du eine ernste Krankheit hast beim Arzt. Dowiadujesz się na przykład u lekarza, że jesteś poważnie chory. Das ist ein Schrecken, nicht? To jest przerażające. Wer bleibt dabei ruhig? Kto w takiej sytuacji potrafi zostać spokojny? Da schlägt das Herz bis zum Hals. Wtedy serce zaczyna bić aż do gardła. Ein Bruder erfährt, dass er entlassen werden soll in der Arbeit. Albo jakiś brat dowiaduje się, że ma być zwolniony z pracy. Auch ein Schrecken. Też przerażające. Da können wir nicht ruhig sein. Wtedy nie potrafimy być spokojni. Ein Kind in der Schule bekommt eine schlechte Klassenarbeit heraus. Albo jakieś dziecko w szkole otrzymuje zwrotnie klasówkę, którą źle napisał. Das Erreichen des Klassenziels steht in Frage. Ja, dass das Kind versetzt wird in die nächste Klasse, wird fraglich. I pod znakiem zapytania stoi otrzymanie pozytywnej cenzurki do następnej klasy. Dann ist das Kind auch nicht ruhig. Wtedy dziecko też nie jest spokojne. Ganz unruhig. Nie, przeciwnie, jest całe w niepokoju. So können wir uns viele Situationen vorstellen. I tak możemy sobie wyobrazić wiele różnych sytuacji. In unserem persönlichen Leben. W naszym osobistym życiu, wo Dinge eintreten, gdy występują takie rzeczy, die uns in Schrecken versetzen. Które nas wprawiają w przerażenie. Als die Jünger auf dem See waren, a gdy uczniowie Pana byli na jeziorze, und die Wellen gingen hoch,
I gdy wzbijały się w górę fale, da sind die nicht ganz ruhig im Schiff gesessen. To oni przecież nie siedzieli spokojnie w tej łodzi. Die hatten Todesangst. Oni byli przerażeni aż na śmierć. Dann haben sie den Herrn geweckt. Oni wtedy budzą swojego Pana. Der war völlig ruhig. A on był w pełni spokoju. Wunderbarer Herr. Cudowny Pan. Konnte den Jüngern irgendwas passieren? Czy mogłoby się tym uczniom cokolwiek złego przytrafić? Wenn er im Schiff war? Jeżeli on był z nimi w łodzi? Eigentlich nicht. W zasadzie nie. Aber der Herr in seiner Gnade. Ale Pan w swojej łasce. Er stillt den Sturm. On uciszył burzę. Die Wellen werden flach. Fale się wygładziły. Und dann heißt es, und es ward eine große Stille. I w tym miejscu jest napisane, i nastała wielka cisza. Und dann wurden die Herzen der Jünger wieder ruhig. I wtedy serca uczniów znowu się uspokoiły. Wollen wir dem Herrn vertrauen? Czy nie chcielibyśmy i my Panu zaufać? Auch wenn solche Schreckensnachrichten kommen. Również i wtedy, gdy przychodzą takie przerażające wiadomości. Geschwister, ich weiß, wenn sie mich morgen trifft. Bracia i siostry, ja wiem, że gdyby one mnie jutro spotkały, dann bin ich auch unruhig. To wtedy i byłbym ja niespokojny. Niemand von uns hat diese wohl oder wenige unter uns wohl haben dieses absolute Vertrauen im Herrn. Niewielu z nas posiada to absolutne zaufanie do Pana. Dass wir ganz ruhig sein könnten in solchen Umständen. Żebyśmy potrafili być całkowicie spokojnymi w takich okolicznościach. Einmal sehe ich es später bei Petrus. A oglądamy to również i później u Piotra. Da war er ins Gefängnis gekommen. On został wtrącony do więzienia. Ich hätte in der Nacht nicht geschlafen. Ja wiem, że w tej nocy bym nie spał. Aber der Petrus ist eingeschlafen. Ale Piotr zasnął. Und der Engel musste ihn wecken. I anioł musiał go obudzić. In diesen Umständen konnte der schlafen. On w takich okolicznościach potrafił spać. Das zeigt, welches Vertrauen er in seinen Gott hatte. A to wskazuje na to, jakie on miał zaufanie dla swojego Boga. Also Schafe schlafen nicht, wenn Schrecken da ist. Das ist das Zweite. A więc owce nigdy nie zasną, gdy widzą jakieś rzeczy przerażające. Schafe lagern auch nicht, wenn es Machtkämpfe innerhalb der Herde gibt. Owce również też nie kładą się, jeżeli zauważą jakieś walki o przejęcie władzy wewnątrz trzody. In jeder normalen Schafherde gibt es auch Böcke. W każdej normalnej trzodzie również są też barany. Männliche Schafe. Czyli owce męskie, samce. Da gibt es eine Rangordnung darunter. A w takiej trzodzie również jest pewna hierarchia. Irgendeiner ist Chef von der Herde. Ktoś z tych samców jest szefem tej trzody. Aber wenn dieses Tier älter wird, ale gdy to zwierzę się starzeje, etwas schwächer wird, i gdy już jest słabsze, dann kommen die nächsten, wtedy pojawiają się następni, und dann gibt es Rangkämpfe. I wtedy pojawiają się też i walki o przywództwo. Und bis die abgeschlossen sind. I dopóki to nie zakończy się. Schrieb jener Hirte, da ist keine Ruhe in der Herde. To ten pasterz napisał wtedy, nie może nastać spokój wewnątrz trzody. Andauernd stoßen sie sich. Ciągle wszystkie się popychają. Und sind kleine Kämpfe da und dort in der Herde. I takie małe walki pojawiają się tu i tam wewnątrz trzody. Wir können uns das gut vorstellen. Możemy sobie to dobrze wyobrazić. Ich hoffe, dass ihr hier keine Rangkämpfe unter den Brüdern habt. Mam nadzieję, że wśród braci tutaj miejscowych nie ma walki o przywództwo. So was gibt es? Ale coś takiego istnieje. In manchen Versammlungen. I to w niejednym zgromadzeniu. Der Diotrephes, der wollte gerst der Erste unter ihnen sein.
Bo czytamy w Słowie Bożym, że Diotrefes chciał zajmować pierwsze miejsce wśród braci. Und er hat die anderen Brüder an die Seite gedrückt. I on wtedy odsuwał wszystkich innych braci na boki. Der hat's am liebsten, der hat's auch noch aus der Versammlung rausgetrieben. Nawet i był przypadek wyłączenia ze zgromadzenia. Das ist nicht gut. To nie jest dobrze. Ein Hirte, ich meine jetzt, der Hirte muss sowas versuchen zu verhindern. Ja myślę, że pasterz musi starać się zapobiegać takim rzeczom. Er muss Sorge dafür tragen, dass diese Rangkämpfe sich nicht zu sehr ausweiten. On musi się o to postarać, aby takie walki o przywództwo w trzodzie nie rozprzestrzeniały się za bardzo. Das war das dritte, warum die Herde nicht ruhig sein kann. To jest już trzeci powód, dlaczego trzoda nie może się położyć spokojnie. Und vor allem die Brüder müssen sich fragen. A teraz przede wszystkim bracia muszą samych siebie zapytać. Aber manchmal auch Schwestern. Ale czasami również i siostry. Herr, bring ich durch mein Verhalten. Panie, czy ja przez moje zachowanie, durch meinen Charakter, przez mój charakter, Unruhe in die Versammlung. Czy czasem nie przynoszę niepokoju do zgromadzenia? Bin ich jemand, der vielleicht nie zufrieden ist? Czy może nie jestem akurat takim kimś, który nigdy nie jest zadowolony z niczego? Der das auch immer wieder äußert? I który zawsze to musi na zewnątrz pokazać? Sowas ist übrigens ansteckend. Ale tak w ogóle to coś takiego to zawsze jest zaraźliwe. Dann kommt Unruhe in die Herde. I wtedy w trzodzie też powstaje niepokój. Bist du jemand, der einen ganz bestimmten Bruder nicht so mag? A może jesteś kimś, kto jakiegoś konkretnego brata szczególnie nie znosisz? Du findest es nicht gut, den Platz, den er in der Versammlung einnimmt? I uważasz, że to nie dobre miejsce, które on zajmuje w zgromadzeniu? Er spricht zu oft? Myślisz, że on zbyt często przemawia? Und jedes Mal, wenn er aufsteht? I za każdym razem, gdy on wstaje? Da atmest du schon tief durch? To już wzdychasz głęboko. Und das behältst du nicht für dich. I takie zachowanie nie zachowujesz tylko we wnętrzu swoim dla siebie. Das sagst du zu einem anderen. O tym mówisz innemu. Und da und dort. I opowiadasz tu i tam. Du bringst Unruhe in die Herde. I w ten sposób wprowadzasz niepokój do wnętrza trzody. Wir müssen immer sehr aufpassen, was wir tun. Musimy zawsze na to zwracać uwagę, co my czynimy. Ich sage nicht, dass ein Bruder vielleicht nicht einmal zurechtgewiesen werden muss. Ja tu w ogóle nie chcę na ten temat mówić, że może rzeczywiście jakiś brat od czasu do czasu musi być napomniany. Aber die Weise, dass man dann das so unter den Geschwistern weitererzählt, was das für ein komischer Bruder ist. Ale sposób, w jaki rozpowiada się to wśród wierzących na temat tego brata, jaki to on jest śmieszny czy nienormalny, das ist eine völlig falsche Weise. To jest całkowicie niewłaściwy, błędny sposób. So kommen Sachen nicht in Ordnung. W ten sposób te rzeczy nigdy nie będą uporządkowane. Dann gibt es noch einen vierten Punkt. I jeszcze jest czwarty powód. Wenn Schafe nicht, warum Schafe nicht lagern? Dlaczego owce nie mogą się położyć? Das ist vor allem im Hochsommer so. A przede wszystkim to dzieje się w gorące dni lata. Wenn viele Fliegen da sind und Ungeziefer. Gdy wiele jest owadów. Sie setzen sich in die Augen der Tiere. Owady siadają w okolicach oczu zwierząt. Und auf die Schleimhäute in die Nasen hinein. I na błonie śluzowej, szczególnie w nosie. Und ich habe das schon öfters nicht bei Schafen, aber bei Kühen beobachtet. Ja to często już obserwowałem, wprawdzie nie u owiec, ale u krów. Der Schwanz reicht nicht vorne bis zum Maul hin. Ogon krowy nie sięga aż do samego nosa krowy. Um die Fliegen zu vertreiben. Aby stamtąd wygonić te muchy. Und dann sieht man immer wieder, wie sie mit den Ohren wackeln. I widzimy, jak te krowy trzepią głową i uszami. Um diese Fliegen zu vertreiben. Aby te muchy wypędzić. Und manchmal mit dem ganzen Kopf. A czasami rzucają całą głową. Das stört sie furchtbar, diese Fliegen.
Strasznie im przeszkadzają te muchy. Sie können nicht ruhig sein. Nie mogą być spokojne. Das sind keine großen Sachen. To nie są jakieś wielkie rzeczy. Das ist kein Löwe, der um die Herde streicht. To nie jest lew, który się skrada wokoło trzody. Das ist nur eine kleine Fliege. To jest tylko taka mała mucha, die dem Tier keine Ruhe lässt. Ale ta nie zostawia, nie pozwala temu zwierzęciu odpocząć. Die Übertragung fällt nicht schwer, nicht? I na pewno nie jest zbyt trudne domyślić się w przenośnym sensie, jak to należy zastosować do nas. Ich nehme ein Beispiel. Ja tylko wymienię jeden przykład. Es ist Sonntagmorgen. Jest niedziela, niedzielny poranek. Ihr sitzt am Kaffeetisch, am Frühstückstisch. Wszyscy siedzicie przy stole porannym, przy śniadaniu. Es ist schon etwas spät. Już trochę czas się posunął do przodu, robi się późno. Ihr müsst gleich aufbrechen, um in die Zusammenkunft zu gehen. Trzeba by już wstawać, żeby iść na zgromadzenie. Und ein Kind ist etwas unvorsichtig. I dziecko jest nieostrożne. Und schlägt die Tasse mit der Milch um. I przewraca filiżankę z mlekiem. Die Milch fließt über den Tisch. Mleko popłynęło po stole. Auf die Hose des Vaters. Spadło na spodnie ojca. Jetzt muss sich umziehen. I teraz musi się przebierać. Und es ist doch schon so spät. A przecież to już tak późno. Wie reagiert man? Jak wtedy reagujemy? Gleich sind wir an der Decke. Czy szybko jesteśmy wzburzeni aż pod sufit? Das war so eine Fliege. Tak, to była właśnie taka mucha. Oder du hast einen längeren Weg mit dem Auto. Albo musisz jechać dłużej twoim samochodem. Du hast es wieder eilig. Znowu się spieszysz. Und da ist so ein Fahrer vor dir. A przed tobą jedzie akurat taki kierowca. Du weißt nicht, wann der den Führerschein gemacht hat. I zastanawiasz się, kiedy on zrobił te prawo jazdy. Oder der findet den höheren Gang nicht. Albo czy on nie umie znaleźć tego wyższego biegu? Und der Gegenverkehr ist da, du kannst nicht überholen. A tu taki ruch, nie da się go wyprzedzić. Wir kennen das alle. My to wszyscy znamy. Da ist so eine Fliege vor unserer Nase. Tak, to jest taka mucha koło naszego nosa. Und so reagieren wir. I jak my reagujemy? Da hat ein Bruder in der Versammlung vergessen, dich zu grüßen. Albo jakiś brat w zgromadzeniu zapomniał tobie podać rękę. Der war nur in Gedanken. Który był zagłębiony w swoich własnych myślach. Aber du meinst, er hat was gegen dich. Ale ty myślisz, a on coś ma na mnie. Da, aus dieser Fliege machst du einen Elefanten. I z takiej muchy robisz od razu słonia. Wie viel Fliegen können uns stören? Jakże wiele much może nam przeszkadzać. Übrigens, bei dieser Störung kann der Hirte etwas machen. Ale tak poza tym, w tym przypadku akurat tego zakłócenia, to pasterz może coś pomóc. Das habe ich auch nicht gewusst und musste es aus diesem Buch lernen. Ja o tym też nie wiedziałem i z tej książki się tego nauczyłem. Die Hirten in Gebieten, wo sehr viel Ungeziefer ist. Pasterze w tych rejonach, gdzie wiele jest takich owadów, nehmen ein Öl. Biorą olejek pewnego rodzaju, dem sie ganz gewisse Zusätze zufügen. Do tego olejku dodają odpowiednie dodatki. Und das streichen sie dem Schaf auf den Kopf und in den Nasenbereich. I nacierają głowę owcy, a szczególnie w okolicy nosa. Und dieses Öl mit den Zusatzstoffen. I ten olejek z tymi dodatkami strömt einen Geruch aus, on wydziela taki zapach, den die Fliegen nicht mögen, którego nie znoszą te muchy. Und dann setzen sie sich nicht nieder auf den Kopf des Schafes. I muchy nie siadają na głowę owiec. Wenn ich nach Rumänien fahre zu den Geschwistern dort, gdy ja jeżdżę do Rumunii do tamtejszych wierzących, im Sommer, w lato, gibt es in allen Häusern sehr viel Stechmücken nachts. To we wszystkich tych domach bardzo dużo jest komarów wieczorem i w nocy. Manchmal ist die ganze Decke 40, 50 Tiere da oben.
Czasami na suficie 40-50 komarów. Und wenn man dann sich nicht eingerieben hat mit einem bestimmten Mittel, jeżeli wtedy człowiek się nie natrze odpowiednimi środkami, dann kann man die ganze Nacht nicht schlafen. To wtedy nie da się spać przez całą noc. Und morgens wacht man auf und überall sind die Schwellungen von den Stichen. I rano człowiek wstaje i liczy, ile ma bąbli. Da gibt es eben auch so Flüssigkeiten. Ale tam w tym kraju też jest taki płyn, die verhindern, dass diese Stechmücken sich auf die Haut setzen. Który zapobiega temu, aby w ogóle ten komar nie siadał na skórę. Und der Ausleger dieses Psalms, der also selbst Schafhirte gewesen ist, i ten, który wykładał ten psalm, a był długoletnim pasterzem owiec, der legte diesen Vers, du salbst mein Haupt mit Öl, to on, ten wiersz, który jest tutaj zapisany, namaszczasz głowę moją olejkiem, gerade so aus, to on dokładnie akurat w ten sposób wyjaśnia. Er sagt, das macht der Hirte mit seinem Schaf. On mówi, tak, pasterz postępuje ze swoją owcą. In dieser Zeit, wo es so sehr von dem Ungeziefer befallen wird. I to szczególnie w tym czasie, gdy tak wiele owadów im dokucza. Nun, wir wissen, wovon das Öl spricht, Geschwister. Ale my też wiemy, bracia i siostry, o czym obrazowo nam mówi olej. Von dem Heiligen Geist. On obrazowo wskazuje na Ducha Świętego. Und jetzt wollen wir noch mal zu diesen drei Beispielen kommen. I teraz jeszcze raz wróćmy z powrotem do tych trzech przykładów. Die Milch auf der Hose. Mleko na spodniach. Das langsame Auto vor dir. Powolne auto przed tobą. Und der Bruder, der dich scheinbar absichtlich nicht grüßt. I brat, który wydawałoby ci się specjalnie nie wita się z tobą. Wenn du unter der Zucht des Geistes Gottes stehst. Jeżeli ty będziesz stał osobiście cały czas pod karnością Ducha Bożego, wenn dieser Heilige Geist deine Gesinnung ganz in der Hand hat, jeżeli Duch Święty będzie całkowicie panował nad twoim usposobieniem, dann kann er dir auch helfen, to wtedy może ci pomóc, in diesen Situationen, aby w takich sytuacjach den Herrn zu ehren, aby uczcić Pana. Ich weiß, das Fleisch macht sich gerade bei Fliegen ganz schnell bemerkbar. Ja wiem, że nasze stare ciało bardzo szybko potrafi się zgłosić przy takich różnych okazjach ataków tych owadów. Ich habe manchmal festgestellt auch bei mir, dass vielleicht in größeren Dingen wir geistlich sein können manchmal. Ja i u samego siebie stwierdziłem, jak często my potrafimy przy większych, poważniejszych rzeczach postępować duchowo, aber in den Kleinigkeiten des täglichen Lebens, ale w takich drobnostkach codziennego naszego życia, da versagen wir, wtedy zawodzimy. Da brauchen wir auch die Leitung des Geistes. Ale i w tych rzeczach potrzebujemy kierownictwa Ducha Świętego, dieses Öl auf unserem Haupt, aby ten olejek był na naszej głowie. Dann möchte ich noch ganz kurz etwas sagen, dann schließen zu dem Vers 3. Jeszcze króciutko na temat trzeciego wiersza chciałbym powiedzieć. Er erquickt meine Seele. On pokrzepia duszę moją. Man kann es auch übersetzen, er stellt meine Seele wieder her. Można by było i to zdanie przetłumaczyć tak, że on odbudowywuje moją duszę. Und da hat er auch etwas gesagt, das wusste ich auch nicht, der Schafhirte. I w tym miejscu ten pasterz owiec napisał też i coś, o czym nie wiedziałem. Wenn sich Schafe auf die Seite legen, gdy owce położą się na boku, um zu lagern, aby odpoczywać, und der Boden ist nicht ganz eben, a podłoże nie jest całkowicie równe, oder es ist ein Mutterschaf, das hochträchtig ist, albo jest jakaś owca, która jest w ostatnim okresie ciąży, dann kann es sein, dass es bei dem auf die Seite legen, to może się tam zdarzyć, że położywszy się na boku, das Gleichgewicht verliert, traci równowagę, und sich etwas zu weit dreht, i troszeczkę za daleko się przekręca, und damit auf den, fast auf den Rücken zu liegen bekommt, i wtedy prawie że na kręgosłupie się położy. Ein Tier, das auf dem Rücken liegt, ein Schaf, i owca, która leży na kręgosłupie, ist wie eine Schildkröte.
jest jak żółw. Es kommt nie mehr auf die eigenen Füße. Ona nigdy nie potrafi już z własnych sił stanąć na własnych nogach. Und wenn sowas mit einem Tier passiert, das zerstreut ist, das nicht beim Hirten ist. A jeżeli coś takiego się zdarzy ze zwierzęciem, które się rozproszyło i uciekło od pasterza, dann geht dieses Tier kläglich ein. To wtedy takie zwierzę ginie w bardzo straszny sposób. Geschwister, was ist das auch ein Bild für uns? Bracia i siostry, jaki to jest obraz dla nas? Wenn wir fallen, jeżeli my upadamy, dann brauchen wir den guten Hirten. To my wtedy potrzebujemy tego dobrego pasterza, der uns wieder auf die Füße stellt. Aby nas znowu postawił na nogi. Und wenn wir den nicht hätten, bo gdybyśmy go nie mieli, dann würden wir nie mehr auf die Füße kommen. To byśmy nigdy sami nie stanęli na nogi. Wir kommen nicht mit eigener Kraft auf die Füße. Nie staniemy z własnej siły na stopy. Er stellt unsere Seele wieder her. On pokrzepia albo odbudowywuje naszą duszę na nowo. Schafe sind hilflose Tiere. Owce są bezsilnymi zwierzętami. Orientierungslose Tiere. Zwierzętami bez zmysłu orientacji. Wie nötig haben wir einen Hirten. Jakże my potrzebujemy pasterza. Und wie gut ist, dass wir einen sehr guten Hirten haben. I jak to jest dobrze, że mamy bardzo dobrego pasterza. Den habt ihr auch für dieses kommende Jahr. I takiego też macie do dyspozycji w tym nadchodzącym roku. Einen Hirten, der euch weiden will. Pasterza, który chce was paść. Ein Hirten, der euch aufrichten wird. Pasterza, który chce również postawić was na nogi. Einen Hirten, von dem ihr dann sagen dürft, mir wird nichts mangeln. Pasterza, o którym moglibyście powiedzieć, nie będzie mi niczego brakowało. Und dieser Hirte führt uns letzten Endes nach Hause. I ten pasterz koniec końców też wprowadzi nas do domu. In das Haus seines Vaters. Do domu swojego ojca. Und er wird keines seiner Schafe verlieren. A on nie straci żadnej ze swojej owiec. Von denen, die du mir gegeben hast. Bo z tych, które ty mi dałeś. Habe ich keinen verloren. Nie straciłem żadnego, powiedział. Wunderbarer Herr. Cudowny Pan.